otrzymaliśmy zdjęcia z pobytu w Chinach delegacji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Przedstawiciele rządu chińskiego z premierem Zhou Enlaiem witają na lotnisku w Pekinie naszą delegację z Bolesławem Bierutem na czele. Delegacja polska udaje się na przyjęcie do Mao Tse-tunga. Po raz pierwszy w naszej historii przedstawiciele Polski składają oficjalną wizytę w Chinach. Nigdy nasz kraj nie był tak blisko wielkiego narodu chińskiego. Następnego dnia przybyła do Pekinu delegacja Związku Radzieckiego z towarzyszem Chruszczowem i towarzyszem Bułganinem, by wziąć udział w uroczystościach pięciolecia powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Wydawało się, że wyrosły przez jedną noc nieskończone lany kwiatów, gdy 1 października rano lud Pekinu witał przywódców narodu chińskiego. Na olbrzymim placu u stóp Tiananmen rusza defilada wojskowa Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Na trybunie rządowej wśród zagranicznych gości towarzysz Bierut. Gdy lud chiński rozpoczynał heroiczną walkę o wyzwolenie, z godnymi rękoma, z karabinami na sznurkach, ruszali w pole pierwsi żołnierze ludu przeciwko uzbrojonym po zęby najeźdźcom japońskim, przeciwko wojskom Chiang Kai-sheka, którym Stany Zjednoczone dostarczały najnowocześniejszej broni. Defiluje ludność Pekinu. Defilują tysiące delegacji ze wszystkich zakątków Chin. Przechodzi tędy zjednoczony i niepodległy 600-milionowy naród. Pięć lat liczy Chińska Republika Ludowa. Rośnie młodzież, dla której wspomnieniem i historią będą lata, gdy bezsilnymi, rozbitymi Chinami rządził kolonialny ucisk. Spójrzcie na ten pochód. Sekretarz stanu USA Dulles twierdzi, że to nie istnieje, że tego nie ma. Dulles nie lubi patrzeć prawdzie w oczy, a prawdą jest, że powstał z wiekowego snu azjatycki olbrzym i stanął po stronie postępu, socjalizmu, pokoju.